Dobry znak. A ja pomału wyjeżdżam moim bydlakiem. Kurde. Ale wiecie co? Coś wam pokażę. Bateria mi się nie podładowała w domu za bardzo. A tu mam USB. Cyk. Lecimy. I się ładuje. To od razu się ładuje. Czekaj, Jarek, jeszcze schowam te pasy do tyłu i od razu z wiszką prawie się. Ty, ja na chuj ty te tego kto to tu przysadziłeś? A to no, wsadził drona. Po co ten dron tu? No będę nagrywał. A przyjedziesz po niego, to mało ważne. Nie. A gdzie to schowamy? No przywiąż się. Przywiąż tu no, gdzieś. Dobra, ale jest super, niech wyjedzie. Dobra, tyle. RK i lecimy. Patrz, ładuję sobie. To są popisy. Nie, tu nie mogę jeździć, bo potem busami nie wyjedziemy. Teraz chłopaki popisują się. Tomasz z cebulą. Oskar z bombardierem, a Bleku Odysem. Wyrównane do podjazdu. Też nie podjadę. Tu wyciągarka to dla mnie by musiała być. Wkurzył się.
prawie, ale... Jeszcze większa prędkość chyba. Tomek się wnerwił. Dobra, prędkość musi być. Musiałem to podjechać, byki. Dobra. Teraz las jest mój. Rozbudowali to, słuchajcie, tor jest, naprawdę duży tor. A tu zjazd jest? Jest. Dobra. Jadę za tą. Gdzie Tomek? Słuchajcie, tor enduro. Tam przejazd jest, czy nie? To sobie zobaczę. Trochę terenu jest. O, żebym tutaj się zmieścił między tymi drzewami. Tu gdzieś siatka jest, żebym nie wywalił. Się zakopać. Dobra,
Dobra. Już jadę. A Tomek na wsteku, którego nie ma. Super. Leci Tomasz. Dobra, niech trochę rękawiczki mi przesną. O jeden spodnie. Przez dwie pary mi się. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.